Parki narodowe to miejsca unikalne. Tworzy się je po to, by chronić wyjątkowo cenne dziedzictwo przyrodnicze. W Polsce mamy 23 takie obszary, które wymagają szczególnej troski i ochrony. Chronimy je po to, by zachować je jak najdłużej. Parki narodowe zatrudniają w tym celu profesjonalne służby, które znając potrzeby ludzi i przyrody, starają się je pogodzić. Chroniąc je, możemy z nich korzystać. Musimy to jednak robić odpowiedzialnie. W każdym możemy przeżyć niezapomnianą przygodę i zachwycić się unikalnym pięknem. Wolin to największa polska wyspa leżąca pomiędzy Zalewem Szczecińskim a Bałtykiem. Jej najlepiej zachowany fragment chroni Woliński Park Narodowy. Porośnięty buczyną teren opada ku morzu stromym, klifowym brzegiem, który podcinany falami cofa się o kilkadziesiąt centymetrów rocznie. Park nie kończy się jednak wraz z lądem, ale sięga daleko w głąb morza. Obejmuje bowiem obszar wód morskich o szerokości 1 mili, co dało mu miano pierwszego w Polsce parku morskiego. Ochroną objęte są także słonawe wody zalewu wraz z archipelagiem wysepek rozdzielanych kanałami Świny. Słowiński Park Narodowy to miejsce, które nieustannie się zmienia za sprawą wiatru i morskich fal. Słynie z dochodzących do 40 metrów ruchomych wydm, które w ciągu roku potrafią się przemieścić nawet o 10 metrów. Na piasku usiłują się osiedlić pionierskie gatunki traw. Gdy uda im się utrwalić podłoże, pojawiają się krzewy, a w końcu wyrasta las. Tutaj wszystkie etapy tego procesu możemy zobaczyć na własne oczy. Sosna to najbardziej pospolite drzewo w Polsce. Ale i to, co pospolite, może być cenne i godne ochrony. Nigdzie indziej nie ma takich sosen jak w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Odnajdziemy tu piaszczyste równiny porośnięte sosnowym borem, krystalicznie czyste jeziora lobeliowe i rzadkie gatunki roślin będące reliktami epoki lodowcowej. Drawa to tajemnicza rzeka. Przez większość swego biegu płynie leniwie. Są jednak miejsca, gdzie staje się niespokojna i przypomina rzeki podgórskie. Jej dno pokrywa żwir i kamienie. Za chwilę znów łagodnieje, a dno porastają podwodne łąki i łany włosiennicznika. Podobny charakter ma jej największy dopływ Płociczna, niosąca niespotykanie czystą wodę. Właśnie te miejsca są chronione przez Drawieński Park Narodowy. Spływ kajakowy Drawą jest główną atrakcją turystyczną parku. Specyficzne warunki hydrologiczne oraz gospodarka człowieka w ujściowym odcinku Warty wpłynęły na powstanie mozaiki siedlisk wodno-błotnych, których ochrona to najważniejsze zadanie Parku Narodowego Ujście Warty. Tutaj królują ptaki. Wśród 280 gatunków odnotowanych dotychczas w parku ponad 170 to gatunki lęgowe. Większej ptasiej różnorodności nie ma chyba nigdzie w Polsce. Przyroda Wielkopolski została bardzo zmieniona. Pomimo tego, tuż przy granicy Poznania pozostał fragment zachowany tak dobrze, że okazał się być godny podniesienia do rangi Parku Narodowego. Wielkopolski Park Narodowy to jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie krajobraz w całości podporządkowany został działalności lodowców sprzed dziesiątek tysięcy lat. Zobaczymy tu wały i wzgórza moren, głazy narzutowe, kemy, ozy, drumliny oraz polodowcowe jeziora ukryte wśród lasów. Karkonoski Park Narodowy chroni najwyższą część Sudetów. Wierzchołek Śnieżki wystaje wysoko ponad bezleśne górskie równiny zwane Wierzchowiną, porośnięte roślinnością przypominającą arktyczną tundrę. Niżej zbocza Karkonoszy opadają w dół do skalnych kotłów, które przed tysiącami lat były wypełnione lodowcami. Dzisiaj w dwóch z nich znajdują się urokliwe górskie stawy. Park Narodowy sięga w dół aż do piętra Pogórza. Najniżej położonym fragmentem jest Góra Chojnik, zwieńczona średniowiecznym zamkiem. Park Narodowy Gór Stołowych utworzono, aby chronić przyrodę nieożywioną. Unikalne formacje skalne, fantastycznie ukształtowane przez naturę piaskowce Szczelińca, to magnes, który przyciągał tu ludzi
gdy turystyka była jeszcze w powijakach. Dziś skalne nisze przyciągają liczne gatunki nietoperzy i stanowią doskonałe miejsca do gniazdowania dla puchaczy, największych europejskich sów. Babia Góra, nazywana Królową Beskidów, jedyna góra w całym paśmie, której szczyt sięga ponad granice lasu i kosodrzewiny. To modelowy przykład wpływu klimatu na przyrodę. Nigdzie indziej nie zobaczymy tak dobrze wykształconych pięter roślinnych. Babiogórskie buczyny, jedliny i świerczyny wyglądają jak nietknięte ręką człowieka, choć ślady minionej działalności okolicznych mieszkańców przeplatają się tu z przyrodą. Tatry są wielką osobliwością na przyrodniczej mapie Polski. Ten niewielki skrawek kraju wypiętrzył się wysoko ponad otaczające go krainy. Dzięki temu w Tatrzańskim Parku Narodowym znajdziemy skarby niespotykane nigdzie indziej. Bory limbowe, licznie kwitnące szarotki, skalnice i białe sasanki. Żyją tu kozice i świstaki. Tylko w Tatrach nie udało się naszym przodkom nigdy wytępić niedźwiedzi. Nie brakuje tu śladów wyjątkowej kultury górali podhalańskich, wyrosłej z wielowiekowej tradycji pasterskiej i walki o przetrwanie na skalnej ziemi. Nieprzypadkowo obszarowa ochrona przyrody na ziemiach polskich rozpoczęła się w Pieninach. Wśród przyrodniczych skarbów tych niewielkich, skalistych gór należy wymienić niepylaka Apollo. Ten niezwykle rzadki i piękny motyl przetrwał tylko w Pieninach, a przyczyniła się do tego jego hodowla prowadzona przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego. Spływ Tratwami przełomem Dunajca to unikalna na skalę europejską atrakcja turystyczna. Karpacka fauna i flora są w Gorcach bardzo dobrze zachowane. Wilki i rysie nie mają tu problemu z upolowaniem jelenia, sarny czy dzika. Coraz częściej można tu spotkać niedźwiedzie. Gorce przez lata były drugim po Tatrach ośrodkiem pasterstwa w polskiej części Karpat. Od lat 50. XX wieku rozpoczął się powolny regres. Szybko okazało się jednak, że wypas owiec jest konieczny. Aby ocalić gorczańskie hale przed zarastaniem i ożywić pradawną tradycję w Gorczańskim Parku Narodowym, przywrócono kulturowy wypas owiec. Magórski Park Narodowy chroni zalesione pasma Magóry Małastowskiej i Wątkowskiej w Beskidzie Niskim. Łagodne wzgórza, wzniesione ponad rozległe łąki i pola uprawne niezbyt ludnych wsi to korzystne siedlisko dla orlików krzykliwych. Beskid Niski to także rejon przenikania się kultur. Szczególnie ciekawe są zabytki kultury rusińskiej, jak choćby unikalne drewniane cerkiewki. Bieszczadzki Park Narodowy to najbardziej na południe wysunięty skrawek Polski. Obejmuje najwyższą część Bieszczadów ze słynnymi połoninami. Łąki te nie mają odpowiednika w żadnych innych polskich górach. Bieszczadzkie lasy wydają się dzikie, choć obfitują w ślady minionej obecności ludzi, którzy niegdyś gęsto zamieszkiwali te tereny. Dziś sady w opuszczonych wsiach wykorzystują niedźwiedzie, które po latach nieobecności wróciły w Bieszczady. Najmniejszy z polskich parków narodowych obejmuje Dolinę Prądnika. Charakterystycznym elementem krajobrazu chronionym przez Ojcowski Park Narodowy są wapienne skałki. Najsłynniejsza z nich to Maczuga Herkulesa, stojąca jakby wbrew prawom fizyki. Niezwykły jest też podziemny świat Ojcowa, który tworzy ponad 200 jaskiń, dających schronienie licznym gatunkom nietoperzy. Góry Świętokrzyskie, których najwyższą część obejmuje Park Narodowy, zawdzięczają swą nazwę relikwii Krzyża Świętego przechowywanej w klasztorze na Łysej Górze. Nazwa Łysogóry pochodzi zaś od położonych w ich najwyższych partiach gołoboży, czyli pozbawionych roślinności rumowisk skalnych. O rosnącej tu Puszczy Jodłowej Stefan Żeromski pisał, że jest nietykalna, boża i święta. Znacznie rzadszym gatunkiem drzewa chronionym w Świętokrzyskim Parku Narodowym jest modrzew polski. Dla jego ochrony blisko 100 lat temu utworzono rezerwat na Chełmowej Górze. Wędrując po falistych buczynach Roztoczańskiego Parku Narodowego,
ciężko uwierzyć, że znajduje się z dala od górskich pasm. Występują tu wyżynne bory jodłowe. Uważane są za zespół endemiczny, czyli niespotykany nigdzie indziej poza południowo-wschodnią Polską. Chlubą parku jest hodowla koników polskich, potomków tarpanów, dzikich koni żyjących niegdyś na europejskich stepach. W Poleskim Parku Narodowym odnajdziemy torfowiska, które do złudzenia przypominają odległe przestrzenie Syberii. Ten najbardziej wysunięty na południowy zachód Europy obszar arktycznej lasotundry jest domem dla wielu rzadkich i reliktowych gatunków roślin, jak wierzba lapońska i kosaciec syberyjski. Bardzo bogaty jest także świat zwierząt. Najciekawszy jest żółw błotny, niespotykany tak licznie w żadnym innym rejonie Polski. Europejskie stolice mają swoje laski, ale tylko Warszawa sąsiaduje z prawdziwą puszczą. Dawniej tereny te były dość licznie zamieszkiwane przez ludzi. Kampinoski Park Narodowy wykupuje z rąk prywatnych liczne grunty i przywraca je naturze. Dzięki czemu Puszcza Kampinoska jest coraz bardziej dzika. Jest to też miejsce, gdzie przeprowadzano udane reintrodukcje, czyli przywrócenie naturze wytępionych wcześniej gatunków łosia, bobra i rysia. Prawdopodobnie najbardziej znany na świecie polski park narodowy. Potężne drzewa, które same w sobie tworzą unikalne ekosystemy, są domem dla wielu niespotykanych w innych lasach organizmów. Sława ostatniego w Europie pierwotnego lasu czasem może być ciężkim brzemieniem, ale sięga daleko poza granice kontynentu. Dlatego to właśnie Białowieże wybrano na miejsce, gdzie żubr miał wrócić do natury. Do dziś żyje tu największe na świecie wolne stado tych zwierząt. Narew to wyjątkowa rzeka. Rozdziela się na mniejsze koryta, by po chwili znów połączyć się w jedną całość. Jej odnogi tworzą prawdziwy labirynt. Odcinek rzeki nazywany Polską Amazonką chroni Narwiański Park Narodowy. Jest siedliskiem rzadkich ptaków i niepowtarzalnym miejscem na spływ kajakiem lub charakterystyczną regionalną łodzią zwaną pychówką. Napędza się ją za pomocą długiego wiosła, którym trzeba się odpychać od dna rzeki. Największym skarbem Biebrzańskiego Parku Narodowego są bagna i torfowiska. Teren ten jest przez większość roku niedostępny dla ludzi. Biebrzańskie bagna były ostatnim miejscem w Polsce, w którym łosie przetrwały okres nadmiernych polowań. Dziś te będące pod całoroczną ochroną zwierzęta można tu łatwo spotkać. Wracają także bataliony, bardzo rzadkie ptaki tundrowe, które stały się symbolem parku. Ich obecność wymaga czynnej ochrony, corocznego wykaszania łąk i tużycowisk, co jest jednym z najważniejszych zadań służby parku. W połowie XX wieku bóbr został niemal doszczętnie wytępiony. Jednym z niewielu miejsc, gdzie można było go spotkać, były brzegi jeziora Wigry i rzeka Czarna Hańcza. Dziś bobry żyją niemal w całej Polsce, a Wigierski Park Narodowy zasługuje na miano ich matecznika. Lasy, rzeki i jeziora przeplatają się tutaj z krajobrazem rolniczym, tworząc wyjątkowe widoki przyciągające miłośników wypoczynku nad wodą. Logo Parku Narodowego to magnes przyciągający turystów. Wszyscy wiedzą, że parki narodowe tworzy się w miejscach wyjątkowo cennych. Parki narodowe sprawują pieczę nad najbardziej wartościowymi fragmentami polskiej przyrody. Każdy z nich warto odwiedzić i odnaleźć unikalną część naszego dziedzictwa. Nie wierzycie? To sprawdźcie sami.